Dzień dobry, nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i mam dzisiaj przyjemność w kolejnej rozmowie cyklu ROM Online rozmawiać z panem profesorem Przemysławem Żurawskim-Wel-Grajewskim z Uniwersytetu, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W ramach dzisiejszej rozmowy w cyklu ROM Online będziemy rozmawiać o niedawnej rocznicy, 30. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Ja tylko gwoli przypomnienia, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi to projekt, który ma na celu promocję polskiej polityki zagranicznej. Jest to projekt realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich w latach 2019-2021, a współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I nasza dzisiejsza rozmowa jest także elementem współpracy i partnerstwa nawiązanego pomiędzy ROD Łódź a wspomnianym już przeze mnie Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Panie profesorze, przechodząc już do naszej rozmowy, punktem wyjścia jest właśnie zawarcie i podpisanie traktatu pomiędzy Polską a Niemcami, traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który to został podpisany 17 czerwca 1991 roku. I można powiedzieć, że to był taki element w triadzie budującej właśnie relacje pomiędzy Polską a Niemcami na początku lat 90. XX wieku. Takim pierwszym elementem była msza pojednania w Krzyżowej z 12 listopada 1989 roku, która otworzyła pewne możliwości dialogu. Następnie traktat graniczny z 90 roku, który uregulował kwestię zachodniej granicy na Odrze i Wisie Łużyckiej, zachodniej granicy państwa polskiego, a traktat dobrosąsiedzki szeroko regulował podstawy politycznego zbliżenia politycznego, jak i także społecznego, gospodarczego i kulturowego pomiędzy Polską a Niemcami. Jak panie profesorze, z perspektywy tych 30 lat należy ocenić przestrzeganie zapisów traktatu, biorąc także pod uwagę ówczesną i obecną sytuację międzynarodową i wewnętrzną w Polsce i w Niemczech? Takie bardzo przekrojowe pytanie. Ja pozwolę sobie jeszcze nieco poszerzyć, żeby pokazać kontekst zawierania tego porozumienia. Proszę pamiętać, że to było bezpośrednio po przełomie, po upadku panowania sowieckiego w Europie Środkowej, którego istotnym elementem było załamanie się NRD i zjednoczenie Niemiec, wobec którego Polska zachowywała się z rezerwą i to daleko idącą, właśnie z uwagi na wspomniany przez pana traktat graniczny. Problem polegał na tym, czy najpierw ma nastąpić uznanie ostatecznego charakteru granicy polsko-niemieckiej, czy najpierw ma być zjednoczenie Niemiec, co ma być warunkiem czego. Wygrała logika niemiecka, której zresztą trudno było odmówić zasadności z uwagi na fakt, że traktaty zarówno z NRD, jak i z RFN były podpisane jeszcze za PRL-u 20 lat wcześniej. Natomiast wyłącznie ogólnoniemiecki Bundestag miał mandat demokratyczny do podjęcia uchwały o ostatecznej uznaniu tejże granicy. I gdyby takie uznanie czyniły nadal podzielone państwa niemieckie, no to każdy mógłby kwestionować ów mandat demokratyczny, jakby sprawa byłaby formalnie załatwiona, a nie faktycznie. Niemniej jednak, oczywiście tu wchodziła jeszcze w grę kwestia wewnętrzna w Niemczech, głosy ziomkostwo, które zabiegał kanclerz Kohl, ale skutek był taki, że ówczesny rząd polski, najpierw jeszcze nie ten z 91, który podpisał porozumienie, bo to już był rząd Bieleckiego, ale rząd Mazowieckiego z premierem, z ministrem spraw zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim stały na stanowisku, że armia sowiecka powinna zostać w Polsce, bo Niemcy się jednoczą. Więc to pewnie zwolennicy tego, czy dziedzice tego obozu politycznego dzisiaj by się tego intensywnie wypierali, że to tak było, ale tak niestety było. To nas kosztowało opóźnienie w żądaniu wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski i jednocześnie budowało pewną nieufność wówczas. I właśnie przełamanie tej nieufności, najpierw przez wspomnianą mszę w Krzyżowej, a później przez traktat z 91 roku, otworzyło drogę do dalszych istotnych działań. Jeszcze zobaczmy, że to wszystko działo się w kontekście zaczynającego się krwawego kursu historii w Jugosławii. To oddziaływało nie tyle na nas, co na sposób patrzenia Europy Zachodniej na Europę postkomunistyczną. Czy to był postkomunizm z bloku sowieckiego, czy jugosłowiańskiego,
wydawało się wtedy wszystkim, że zamrożone nacjonalizmy i konflikty etniczne sprzed epoki komunistycznej właśnie zostały rozmrożone, lodowiec się cofnął i teraz to wszystko wybuchnie wszędzie z podobną siłą. Więc to był element pokazywania, że nie. Także tu w naszym regionie jest inaczej niż w Jugosławii. Zresztą powiem anegdotycznie, że celowo mówię w Jugosławii, a nie na Bałkanach, bo jak w tamtym okresie, biorąc udział w konferencji w Luksemburgu, kiedy Francuz zaczął opowiadać to, co ja przed chwilą, że cała Europa Środkowa będzie jak na Bałkanach, to ja powiedziałem, że nie, żeby Bałkanów nie mieszać z Europą Środkową, na co wstał Bułgar i powiedział, żeby nie mieszać Bułgarii do kłótni jugosłowiańskiej, na co wstał Słoweniec i powiedział, że to Chorwaci z Serbami się biją, ale Słowenia 10 dni w tej awanturze brał udział i nie ma z tym nic wspólnego. Więc im kto dalej siedział, tym, że tak powiem, większy obszar postrzegał jako zdestabilizowany. I obojętnie jak było, trzeba pamiętać, że rzeczywistość, decyzje polityczne są kształtowane nie na bazie rzeczywistości, tylko wyobrażenia rzeczywistości. A decydenci mają w głowach jakiś obraz rzeczywistości. I ten obraz rzeczywistości poprzez porozumienie polsko-niemieckie znacznie się uspokoił. Zaczęliśmy być postrzegani w innych kategoriach, nie że kontynuujemy spory sprzed kilkudziesięciu lat, tylko że to jest jednak rozwiązywane. To po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że 91 rok to jest, nie mówię o wiośnie, kiedy podpisano porozumienie, ale zaraz później wojny jugosłowiańskiej, zaraz później rozpad Związku Sowieckiego, a 13 grudnia złożenie przez Polskę, podpisanie przez Polskę Układu Europejskiego, czyli stowarzyszeniowego ze wspólnotami europejskimi. Ten proces był w toku negocjowania tego układu właśnie wówczas. Niemcy jako państwo jeszcze nie mające świadomości, że są aż tak ważne we wspólnotach europejskich, bo też proszę zwrócić uwagę, że Republika Bońska, w sensie starego RFN, była o potencjale zbliżonym do francuskiego, nieco większym w sensie materialnym, nieco mniejszym w sensie moralnym, no bo jednak obciążone historią II wojny światowej, Francja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, mocarstwo jądrowe i tak dalej. Wydawało się, że te dwa państwa są mniej więcej równorzędne. Dzisiaj już się tak nie wydaje, bo już wiemy, że to Niemcy dominują. Ale wtedy jeszcze, chociaż już tak było, to jeszcze tego nie wiedziano. Niemniej jednak to była ta nowa rola Niemiec, przyciągania zainteresowania wspólnot europejskich, jeszcze nie Unii, Europą Środkową. Była wtedy słynna deklaracja CDU-CSU, która faktycznie była ultimatum pod adresem Francji, że jeśli się wspólnoty europejskie nie zajmą Europą Środkową, to Niemcy same się nią zajmą. Innymi słowy było to powiedzenie Francuzom, chcecie to robić z nami, czy mamy to zrobić sami? Bo oczywiście priorytet francuski był zawsze śródziemnomorski. I to był okres, moim zdaniem, w pewnym sensie złotego wieku relacji polsko-niemieckich. Złotego wieku w takim rozumieniu, że wyjąwszy oczywiście dawną historię, to sobie nie odmówię przyjemności, mentalnie ten złoty wiek pierwszy to były, no może najpierw jeszcze Zjazd Gnieźnieński za Ottena, tak, ale później przemarsz Polaków przez Niemcy po upadku Powstania Listopadowego, wyłączywszy Prusy. A tu mieliśmy trzecią tego typu epokę, kiedy strategiczne interesy Polski i Niemiec, podkreślam strategiczne, nie znaczy, że wszystkie, były zbieżne. Te strategiczne interesy polegały na powiększaniu zachodu na wschód. Jak Niemcy chcieli mieć 60 kilometrów od Berlina, gdzie przebiega polska granica, zaczynający się obszar stabilizacji, żeby oficerowie Bundeswehry na weekend mogli jechać do domu, a nie dyżurować na swoich posterunkach, a Polacy chcieli wejść do NATO i do wspólnota później Unii Europejskiej. I w tym zakresie nasze interesy były zbieżne. Oczywiście Niemcy chcieli, żebyśmy weszli jak najtaniej, czyli żeby jak najmniej do tego dopłacić z budżetu unijnego, czyli w znacznej mierze niemieckiego, i żebyśmy się jak najszybciej otwierali na przykład na niemieckie samochody czy wyroby elektroniczne, a tekstylia i żywność to na końcu, tak? Czyli tam, gdzie my byliśmy konkurencyjni, to miało być zamknięte, a tam, gdzie oni, tam jak najszybciej otwarte rynki. Więc te różnice drugorzędne oczywiście istniały cały czas. Natomiast pierwszorzędne wejście do NATO, wejście do Unii w tamtym okresie były zbieżne i ten okres trwał do 99 roku. Faktycznie to zawsze tak jest, że szybciej się kończy niż się ujawnia. Tak? Więc po wejściu do NATO on zaczął już trochę się rozjeżdżać, a za Schrödera się oficjalnie to wszystko rozjechało z uwagi na spór, po czyjej stronie być, czy Waszyngtonu, czy Berlina.
ponieważ Berlin był w sojuszu wtedy politycznym przeciwko Stanom Zjednoczonym, z Paryżem, mniejsza o to, ale z Moskwą. No więc było jasne, że cała Europa Środkowa, od Estonii po Bułgarię, opowiedziała się za Waszyngtonem i złota era się skończyła w 2003 roku. Notabene zauważmy, że również 13 grudnia 2003 roku, 2002 roku w Kopenhadze Polska podpisała traktat akcesyjny, co zdjęło, czy wyjęło z rąk niemieckich instrument presji na Polskę jako państwo kandydujące i Polska bez obawy o reakcję rdzenia Unii Europejskiej mogła opowiedzieć się ze Stanami Zjednoczonymi w lutym 2003 roku w sporze o interwencji w Iraku, gdzie oczywiście Niemcy się oburzyli, Francja mówiła, że Polska zmarnowała okazję do siedzenia cicho, ale odwrócić traktatu akcesyjnego już nie mogli, bo skandal byłby straszny, więc proces się toczył dalej. Tę dynamikę warto tutaj zobaczyć. W tym wszystkim relacje polsko-niemieckie były oczywiście centralne. To Francja zawsze mając priorytet śródziemnomorski, a Niemcy wschodnio-środkowoeuropejski, przy czym wschód był czym innym. Tak? Dzisiaj wschód to Ukraina, Białoruś, etc. Wtedy wschód to Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. Więc jeśli mówimy, że w 1994 roku Niemcy spierały się z Francją na szczycie w Essen o fundusze na wschód, to oznaczało dla nas, tak? A nie na Morze Śródziemne. Teraz to znaczy co innego. Przy czym zawsze w Niemczech obowiązywała zasada Russia first. I to był element stale nas różniący. Innymi słowy to hasło, żeby Rosji nie drażnić, że zresztą Rosjanie świetnie, to się nazywa takim żargonem politologicznym, targetują swoją propagandę, czyli dostosowują przekaz do adresata i kierując swoją propagandę do Niemców, grali na niemieckim kodzie kulturowym, mówili innymi słowy, Niemcy zostały upokorzone w Wersalu w 19 roku i frustracja wywołana tym upokorzeniem doprowadziła do nieszczęścia w postaci III Rzeszy i II wojny światowej, bo dużych narodów nie wolno upokarzać, więc Rosji nie wolno upokarzać, dajcie nam wszystko, co chcemy, bo inaczej się zrobi w domyśle III Rzesza Rosyjska i będzie nieszczęście. I Niemcy to rozumieli, tak? Ten przekaz był w kodzie kulturowym przekonujący dla nich, co było istotnym elementem różnic już wówczas, narastających i ujawniało się właśnie w tym priorytecie atlantyckim Polski, orientacji na Stany Zjednoczone i ukraińskim Polski. W Polsce zawsze obowiązywała zasada Ukraine first, a w Niemczech Russia first. I te rozdźwięki się powiększały. Ale mamy jeszcze, nazwijmy to, bilateralny wymiar relacji polsko-niemieckich właśnie w oparciu o ten traktat z 91 roku i tu myślę, że głównym przedmiotem niezałatwionym sporu do dziś jest kwestia mniejszości polskiej w Niemczech. Przypomnijmy, że... To przepraszam Panie Profesorze, do tego elementu jeszcze przejdziemy w naszej rozmowie, więc pozwolę sobie przerwać na ten moment ten bardzo interesujący wstęp okoliczności też międzynarodowych, o których pan profesor mówi. Ale tak słuchając pana i tak zastanawiając się także nad samym traktatem, to nasuwa mi się takie pytanie, dla kogo właściwie ten traktat się bardziej opłaca? Czy dla strony polskiej, czy dla strony niemieckiej? Czy w ogóle można pewnego rodzaju znak równości tutaj postawić, bo też wpisując się także w sytuację międzynarodową, czyli tym, że Niemcy były w końcowym etapie zjednoczenia, a jednocześnie Polska zastanawiała się nad swoim losem w otoczeniu międzynarodowym, czyli pójściem na zachód w kierunku politycznie i też gospodarczo, a z drugiej strony cały czas pozostawał problem, o którym pan profesor wspomniał, czyli obecności wojsk radzieckich zarówno na terenie byłego NRD, jak i także na terenie Polski. To też było pewnym elementem konfliktu, sporu w momencie podpisywania tego traktatu. Tu sobie pozwolę sięgnąć jeszcze dalej do historii, mianowicie trzeba sobie uzmysłowić, to nie dotyczy tylko Polski, że Europa Środkowa jako ośrodek woli politycznej zanikała bardzo wcześnie. Czechy zanikły po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku. Ukraina, jeśli uznamy Zaporoże za rodzaj bytu politycznego, nośnika tradycji, do której dziś się przyznają Ukraińcy, jako odrębny byt polityczny zanikł w 1709 po bitwie pod Połtawą. Węgry w 1711 po bitwie pod Trenczynem stały się częścią integralną, scentralizowanej, absolutystycznej monarchii habsburskiej na ponad 100 lat.
ponad 150. Rzeczpospolita faktycznie w 1717, tak, po Sejmie Niemym, kiedy Rosja zaczęła dominację nad Rzeczpospolitą. Rumunia nigdy nie była. I Łotwa, Estonia czy Finlandia w ogóle nie istniały w tamtej epoce. Więc krótkie istnienie niepodległe naszych państw w okresie międzywojennym, później kilkadziesiąt lat komunizmu i 13-letni okres akcesyjny spowodował wyobrażenie, że w zasadzie tu nie ma ośrodka woli politycznej. Oczywiście rok 91 był przed okresem akcesyjnym, ale już po tych wszystkich wcześniejszych wydarzeniach. Co to ma wspólnego z tym, o czym pan powiedział? Ano to, że jak się Niemcy z Sowietami jeszcze umówili, jakie mają być trasy tranzytu wycofywanych wojsk sowieckich z Niemiec wschodnich i eszelony wojskowe, pociągi z transportami wojskowymi stanęły na granicy polsko-niemieckiej, to się ciężko zdziwili, że polskie służby graniczne ich nie puszczają. No jak to? Przecież Berlin z Moskwą się umówił. Od 200 lat, jak się umówiły, to tak było. A tu jakieś straże jakiegoś państwa polskiego mówią, że bardzo proszę o okazanie zgody rządu polskiego na przejazd. W ogóle zapomniano się zapytać. Ten element oczywiście występował. I oczywiście wystąpiliśmy tu w roli rusofobów, którzy sabotują wycofanie wojsk sowieckich z Niemiec, kiedy już wszystko jest uzgodnione. Jeszcze trzeba pamiętać, że Rosja wtedy była w fatalnym stanie ekonomicznym, więc to wszystko Rosjanie ukazywali w kontekście także pomocy humanitarnej, która miała z tymi transportami jechać do Rosji, tu Polacy nie puszczają, no strasznie po prostu. No, że akurat nie uznała za stosowne zapytać, czy obce wojska mogą przejechać przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, no to jakoś nie było takiego zwyczaju wcześniej. Tak? Więc takie incydenty występowały rzeczywiście wiosną 91 roku. To był zresztą okres intensywnych negocjacji polsko-sowieckich na temat wycofywania wojsk z Polski, które wskutek okoliczności, które już opisałem, się opóźniły. One i Czechosłowacja jeszcze istniejące wcześniej i wówczas jeszcze i Węgry w 89 zażądały wycofania wojsk sowieckich. Polska zażądała we wrześniu 90 roku, była ostatnim państwem, które zażądało i ostatnim poza Niemcami, no ale w Niemczech ich stacjonowało znacznie więcej. Skąd wojska sowieckie wyszły? Wyszły wcześniej z Litwy, o parę dni niż z Polski. Chociaż Litwa była z punktu widzenia Moskwy, bo Litwini tego i słusznie nie uznają, była częścią Związku Sowieckiego. Więc tak te zadrażnienia istniały i wówczas. Właśnie złożone z wszystkich zaszłości historycznych, z pewnego braku przyzwyczajenia, żeby nie tworzyć znów wrażenia jakiejś strasznej wyjątkowości w tym zakresie dotyczącej tylko Niemiec. Prezydent Chirac w 2002 roku na spotkaniu z Putinem w Soczi oferował trasy tranzytowe przez Litwę do obwodu kaliningradzkiego, nie pytając Litwinów o zdanie, nawet Komisji Europejskiej nie pytając o zdanie, chociaż naruszał w tym Acquis Schengen, ustawodawstwo w zakresie zasad kontroli granicznej na granicach zewnętrznych obszaru Schengen. Wtedy Komisja Europejska miała takie przywództwo, które nie powiedziało parce que la France, ponieważ to jest Francja, tylko powiedziało, żeby jednak prezydent Francji trzymał się ustaleń ogólnounijnych i nie wchodził w nie swoje kompetencje. Zdezawuowała Chiraca. Więc tego typu spory, w tym z Niemcami, tylko ja chciałem pokazać, że to nie był jakiś wyjątek, że to nie tylko Niemcy, ale generalnie spojrzenie, nazwijmy to starego Zachodu, na nowe państwa członkowskie, czy polskie, czy Polską, czy Litwę, takie było wtedy. I myślę, że ono do dziś wymaga jeszcze dopracowania, bo oni muszą się przyzwyczaić, że tu jednak ktoś jest i ma jakieś interesy i ma jakąś wolę polityczną do wykonania, z którą trzeba się liczyć. I jeszcze odpowiadając na to pytanie, które pan zadał, dla kogo to było korzystne. Myślę, że to jest pytanie w tamtych okolicznościach o dosyć oczywistej odpowiedzi. Proszę pamiętać, że Polska teraz jest w proporcji do Niemiec znacznie silniejsza niż Polska w tamtej epoce. Nadal jest słabsza od Niemiec, ale nie aż tak słaba jak wówczas. I warto zawsze zadać pytanie o alternatywę. Czy w interesie Polski byłoby nie podpisywanie tego traktatu wówczas? Kontynuowanie jakiegoś sporu, czy odsunięcie tego w czasie? Myślę, że nie, mimo pewnych niedoróbek tego traktatu. To jednak w ówczesnych warunkach był on w miarę korzystny.
a w każdym razie broni się politycznie jego podpisanie w tamtym czasie. Natomiast co innego jest jego egzekwowanie. Jednym z tych obszarów braku egzekucji jest właśnie kwestia mniejszości narodowej. I do tej mniejszości, tak jak powtarzam, tutaj przejdziemy. Ja jeszcze chciałbym pozostać w tym wątku przyszłej Unii Europejskiej i obecności Polski w dzisiejszej Unii Europejskiej, a wówczas w wspólnotach europejskich, bo w ramach tego traktatu był bardzo istotny punkt, artykuł 8 traktatu, który stanowił o tym, że Niemcy będą popierać i dążyć do tego, aby Polska była wtedy wówczas członkiem wspólnot europejskich. Natomiast pada tam takie bardzo istotne zdanie czy sformułowanie, zapis tego traktatu, który mówi, gdy tylko powstaną ku temu przesłanki. I to sformułowanie rzeczywiście, ono budziło kontrowersje. Nawet czytałem wywiady mówiąc właśnie z ówczesnym premierem, czyli Janem Krzysztofem Bieleckim, który w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisywał ten traktat. Rzeczywiście to było niepokojące sformułowanie. Panie profesorze, czy jesteśmy w stanie rozłożyć na czynniki pierwsze, co się za tym kryło i dlaczego taki zapis w traktacie się znalazł i dlaczego na przykład z punktu widzenia Niemiec był on istotny? Myślę, że to wynikało z faktu, że oczywiście Niemcy nie mogły jedno samodzielnie decydować o rozszerzeniu Unii Europejskiej i musiały liczyć się ze stanowiskiem innych państw, na przykład Francji. I to jest jakby jeden wymiar. Drugi wymiar jest taki, że obie strony inaczej traktowały proces integracji europejskiej. Polska traktowała go jako instrument reformy kraju i modernizacji, a Unia Europejska, w tym Niemcy, czy wtedy jeszcze wspólnoty europejskie, w tym Niemcy, jako nagrodę za dokonaną modernizację i reformę. Tak? Więc my uważaliśmy, że to nam pomoże się zreformować, a oni uważali, że jak się zreformujemy, no to wtedy możemy wejść. To jest zresztą cecha charakterystyczna wszystkich krajów kandydujących, które traktują to jako narzędzie zmian, podczas gdy przyjmujący traktują jako nagrodę za zmiany już wykonane. Przynajmniej formalnie, bo oczywiście faktycznie, politycznie trzeba pamiętać, że był to proces, którego przedłużanie leżało w interesie wszystkich państw członkowskich starej Unii, w tym Niemiec, albowiem obniżało koszty uzyskiwanych korzyści. Polska, jak długo nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, tak długo nie miała prawa do wszelkiego rodzaju funduszy unijnych, czy to polityki regionalnej, czy rolnej. Były pewne fundusze preakcesyjne, później akcesyjne, ale o zupełnie innej skali, znacznie mniejszej. Natomiast czym są fundusze europejskie? Transfer tych funduszy do biedniejszych regionów. One nie są działalnością charytatywną. One są rekompensatą za otwieranie rynków gospodarek słabszych na nieograniczoną konkurencję gospodarek silniejszych. Zamiast ceł i kontyngentów na granicach mamy transfer środków na inwestycje w kraju. To jest zatem wykupienie usługi zniesienia ceł na granicach i otwarcia się na mocniejszą przecież gospodarkę niemiecką. W ramach systemu wytworzonego przez traktat stowarzyszeniowy, z natury traktatu stowarzyszeniowego, kraje stowarzyszone, w tym Polska, otwierały swój rynek na coraz bardziej nieograniczoną, bo stopniowo, nie od razu cały, ale rozmaite sektory tego rynku, na coraz bardziej nieograniczoną konkurencję ze strony silniejszej gospodarki niemieckiej, holenderskiej, etc., etc., nie otrzymując tej rekompensaty. A zatem ten okres powinien trwać z punktu widzenia Niemiec jak najdłużej, czyli do wyczerpania możliwości finansowania procesu przez Polskę. Bo Polska oczywiście miała ujemny bilans handlowy z Unią i finansowała cały ten proces, otrzymując drobne rekompensaty. I kiedy to finansowanie wygasło, a zresztą traktat, wprawdzie trzeba tu widzieć chronologię, traktat stowarzyszeniowy był podpisany w grudniu, a polsko-niemiecki w kwietniu, więc formalnie ten grudniowy nie mógł wpłynąć na ten kwietniowy, ale przecież negocjacje grudniowego trwały wcześniej, a zamiary negocjujących i słuszne przewidywanie, czyja wola polityczna będzie dominować w tym traktacie, oczywiście, że wspólnot i Niemiec, a nie Polski kandydatów, było jasne, że ten system stowarzyszenia powinien trwać jak najdłużej, a w traktacie zapisano, że będzie trwał 10 lat. Więc można było w momencie wejścia w życie, bo traktat podpisano w 91 stowarzyszeniowym, ale wszedł w życie w 94. I w tym momencie rozsądny analityk wiedział, że wejdziemy do Unii w 2004. 10 lat łatwo obliczyć. I stąd myślę, że ów zapis
mówiący, tutaj jest pewna formuła dyplomatyczna, jak zaistnieją warunki, to znaczy jak wyczerpią się możliwości eksploatacji wszystkich korzyści w sensownym wymiarze, bo to nie chodzi o złupienie kraju, tak żeby później był biedny i nie był w stanie nic kupić, ale na tyle, żeby się nie załamał, a jednak te koszty, żeby to ponosił kandydat, a nie wstępujący. Proszę pamiętać, że my wtedy chyba 600 tysięcy miejsc pracy w Niemczech stworzyliśmy, otwierając nasz rynek. Sukces wyborczy każdej partii, która to zrobi. Za darmo, czy prawie za darmo. Widać, jak traktat, jak tego typu działania czy traktaty mogą też wpływać na sytuację wewnętrzną, polityczną w danych krajach. To już tak bardzo ogólnie, bo nie tylko nawet w kontekście tutaj polsko-niemieckich relacji. Ale też, panie profesorze, chciałem zwrócić uwagę na to, że ten traktat kompleksowo regulował całość stosunków polsko-niemieckich, możliwie konkretnie w wielu dziedzinach, bo tam zapisy mówiące o tym, że Niemcy będą uczestniczyć w budowie w Polsce systemu demokratycznego, systemu partyjnego, będą umożliwiały budowę społecznej gospodarki rynkowej, prywatyzację różnych sektorów gospodarki, czy nawet kształtowaniu systemu służby zdrowia. No ale jest tutaj pewna istotna rozbieżność, pewna asymetria, z którą mamy do czynienia, o której pan profesor już wspomniał i tutaj wracam do tego tematu, czyli właśnie kwestia mniejszości niemieckiej. Mniejszość niemiecka w Polsce ma zapewnione w parlamencie, w samorządach, ma dotacje, a nie jest tak z Polakami w Niemczech. Skąd te rozbieżności? Z czego to wynika, jakby pan mógł powiedzieć? To znacznie łatwiej jest to rozważać akademicko niż politycznie. To spróbujmy akademicko i politycznie. Tak. W sensie akademickim sytuacja wygląda moim zdaniem źle. To znaczy, i to w taki sposób trochę nierozwiązywalny. Ludność polska w Niemczech została pozbawiona statusu mniejszości, w sensie statusu prawnego mniejszości, na mocy dekretu Göringa z czasów II wojny światowej. I skonfiskowano całość mienia ówczesnych organizacji polskich, a działaczy wymordowano. Mimo to, oczywiście nikt się na ten dekret nie powołuje, ale też nikt go nie odwołuje. Nie został uznany za od początku zbrodniczy, nieważny i nieobowiązujący. Jego skutki prawne trwają. Nie zwrócono tego majątku i nie przywrócono statusu mniejszości polskiej, ludności polskiej w Niemczech. I to jest konstatacja pewnych faktów historycznych i prawnych, ale nie do końca. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, w wyniku II wojny światowej nastąpiło przesunięcie granic na korzyść Polski. I tereny, na których mniejszość polska przed wojną w Niemczech stanowiła ludność autochtoniczną, a nie emigrantów zarobkowych, w całości weszły w skład państwa polskiego. I obecnie są częścią państwa polskiego. W niemieckim prawodawstwie status mniejszości narodowej przysługuje grupom autochtonicznym, Serbom łużyckim, Fryzom, nie wiem, czy jeszcze komuś, pewnie Duńczykom na tym pograniczu Szlezwiku-Holsztynu, tak, tego typu grupa. Natomiast nie przysługuje Kurdom, Turkom, ponieważ oni są gastarbeiterami. Przepraszam, panie profesorze, jedno zdanie. Bardzo istotne, że Turkom, właśnie z uwagi na tą ich obecność na rynku pracy, tutaj też czytałem liczne opinie na ten temat, jakie to wywołuje też kontrowersje. No, podobnie mówiąc zbiorczo o dawnym narodom jugosłowiańskim, tak, one nigdzie nie stanowiły autochtonów na terytorium Niemiec. Polacy, to powiem, że jak zwykle w naszej historii, nigdzie tu nie pasują, bo historycznie mieli status autochtonów, prawdziwy, przecież niezmyślony. Natomiast to przesunięcie granic spowodowało, że nie jesteśmy autochtonami na terytorium Niemiec. Zatem Niemcy nie chcą oficjalnie przyznać, że dekret Göringa jest od początku nieważny, bo zbrodniczy, bo to przywracało ludności polskiej status mniejszości przynależny autochtonom, którymi już Polacy nie są. Gdyby stworzyć ten precedens, domagaliby się takiego statusu Turcy i Kurdowie i jeszcze tam pozostali, których jest znacznie więcej niż Polaków.
i oczywiście cały ten system niemiecki uległby rozregulowaniu. I mamy w ten sposób pewną zagwozdkę historyczno-prawną, z której nie bardzo wiadomo, jak wyjść. Każdy ma tu swoje istotne racje, no bo też chyba wszyscy przyznamy, że dalsze honorowanie dekretu Göringa trudno się broni politycznie i moralnie. Z drugiej strony problem złamania zasady, że czym innym jest grupa narodowa, czym innym mniejszość narodowa w ustawodawstwie niemieckim, w prawie niemieckim, będzie miał dalsze konsekwencje polityczne wobec istnienia imigrantów tureckich, kurdyjskich, etc. I stąd myślę, że ten problem jest taki trudny, a w każdym razie tak reprezentują Niemcy i w tym wymiarze się bronią przed uznaniem. Oczywiście ma to istotny wymiar materialny, musieliby to wszystko pozwracać, finansować, co zresztą do czego się w traktacie zobowiązali. Innymi słowy, skala finansowania nauczania języka polskiego czy działalności kulturowej polskiej mniejszości w Niemczech przewidziana w traktacie, zobowiązania niemieckie w tym zakresie nie są wykonywane. To już nie ma nic wspólnego z tym oficjalnym statusem mniejszości w rozumieniu, o którym mówiliśmy, czy nie. Tu wyraźnie mamy pewną niechęć. Podobnie jest z kwestią osławionych, rzekłbym, Jugendamtów, tak? Czyli kwestią niemczenia dzieci, co nie dotyczy tylko dzieci polskich, czy zmieszanych małżeństw polsko-niemieckich, ale niemiecko-cudzoziemskich wszelkich. To nie jest tylko problem polski, ale jest, on jest realny. W związku z tym też tego typu rzeczy, także kwestia polityki historycznej, czyli owo reklamowanie Niemców samych przez siebie jako tych, którzy wzorcowo rozliczyli się z historią. To jest nieprawdą oczywiście. Niemcy oczywiście przyznają się do Holokaustu i do zbrodni w Związku Sowieckim, ale uwaga, na Rosjanach, już nie na Ukraińcach i Białorusinach, a Sowieci są Rosjanami w tym ujęciu, już się nie różnicuje, podczas gdy wszyscy wiemy, że okres okupacji niemieckiej na ziemiach ukraińskich i białoruskich był znacznie dłuższy niż narodzenie rosyjskich i stosownie do tego i zniszczenia i straty były inne procentowo, jeśli nawet nie w liczbach bezwzględnych, co zresztą w warunkach sowieckich jest trudno policzalne, bo tam te statystyki były stalinowskie, tak więc to trzeba by jeszcze dokładnie badań w zamkniętych dziś archiwach, ale też kwestia roszczeń niemieckich swego czasu intensywnych, pamiętajmy o całej historii powiernictwa pruskiego i Eryki Steinbach, która już dzisiaj pewnie zapomniana, ale stała na czele Związku Wypędzonych, sama będąc oficerem, będąc córką oficera Luftwaffe, który został wysłany jako siły okupacyjne pod Gdynię. No więc jeśli usuwanie rodzin oficerów armii okupacyjnej jest ekspatriacją i oni są wypędzeni, no to brzmi to trochę dziwnie. No to w takim razie Francuzi też ich wypędzili z Paryża, a Norwegowie z Oslo i powinni się zatem domagać jakichś rekompensat. Tego typu historie oczywiście psuły relacje polsko-niemieckie w poprzednich latach. No, to już jest ponad dekadę temu, to początek tego wieku, czy przełom. Te sprawy nieco ucichły, ale też trzeba pamiętać, że wtedy, co bardzo interesujące, podnoszono pretensje do Polski, do Czech, ale nigdy do Rosji. Powód kaliningradzki nie był objęty tym rewindykacją powiernictwa pruskiego, aż gdzie są Prusy, jeśli nie tam, historycznie rzecz ujmując. Więc to też było bardzo wyraźnie widać. No a wreszcie obecnie myślę, że te rozbieżności narastają z powodu wygaśnięcia wspólnoty celów na bazie sukcesu, tak bym to określił. Te cele strategiczne, jednoczące Polskę i Niemcy, zostały osiągnięte. Weszliśmy do Unii, weszliśmy do NATO, i innych celów tej skali wspólnych nie mamy. To się zaczęło już od kwestii Schengen, gdzie proszę zwrócić uwagę, że Polska chcąc wejść do Schengen musiała przyjąć reguły Schengen, to znaczy odcinać się twardymi granicami od Ukrainy i Białorusi, co było sprzeczne z interesem Polski i sprzeczne też z wolą Polaków. Myślę, że nasi młodsi widzowie pewnie tego nie będą pamiętali, ale w 1997 roku pod naciskiem Unii Europejskiej, wtedy to była komisarz szwedzka Anita Gradin, naciskała Polskę na Polskę
z żądaniem wprowadzenia regulacji typu szengenowskiego na zewnętrznych, przyszłych zewnętrznych granicach Unii, czyli właśnie granice z Białorusią, z Ukrainą i z Rosją. I to powodowało drastyczne zamieranie handlu transgranicznego, co w warunkach strukturalnego bezrobocia po upadku, bankructwie gospodarki komunistycznej w Polsce, PGR-ów i tak dalej, ten handel transgraniczny, półlegalny czy łóżkowy tak zwany, tak, czy szczękowy, był miejscem, był źródłem utrzymania dla setek tysięcy obywateli polskich. Tu w okolicach Łodzi, Żgów, Tuszyn, to było ponad 100 tysięcy miejsc pracy. One gwałtownie się załamały w 1997 roku w imię wykonywania czy wdrażania prawa europejskiego. To jest o tyle ciekawa historia, że ona swój finał znalazła w 2015 roku, kiedy nam kazano nadal utrzymywać twardą granicę z Ukrainą, ale otworzyć się na Irak, Somalię i Syrię, bo akurat Niemcy overnight zmienili politykę i nie dyskutując z nikim innym, powiedzieli wszystkim willkommen, tak, czyli zapraszamy. Co też pokazywało, jeszcze parę miesięcy wcześniej nie było nam wolno rozszerzyć strefy małego ruchu granicznego z Ukrainą na więcej niż 50 kilometrów, bo by sięgnęła Lwowa, a to milionowa metropolia i bano się nielegalnych imigrantów z milionowej metropolii, po czym zaraz później powiedziano, tak, tam trzymajcie, Lwów nie, ale Somalia tak, zapraszamy. Więc te elementy również, jak pan widzi, psychologiczne, bo myślę, że nie ma sensu dyskutować, który obszar jest kulturowo dla Polski bliższy, tak, czy Lwów, czy Somalia. Były elementem narastania tego sprzeciwu i poczucia pewnego absurdu, w który zaczynamy się kierować, przy braku tego oleju wylewanego na falę, którym była strategiczna wspólnota interesów lat 90. To Niemcy jako pierwsi, nie Amerykanie, promowali wejście Polski do NATO, bo wiedzieli, że strefa bezpieczeństwa odsuwa się o kilkaset kilometrów od Berlina. Dalej na wschód jest bezpiecznie. To był ich istotny interes narodowy i nasz. Ta wspólnota była twarda, bardzo wyrazista, na bardzo wysokim poziomie i przestała istnieć z powodu sukcesu, bo osiągnęliśmy to, co chcieliśmy i my i oni, podobnie z wejściem do Unii. A inne interesy już były drugorzędne. Nawet jeśli były wspólne, to już nie przekrywały tych sprzeczności, które zaczęły, kiedyś były trzeciorzędne, no ale po realizacji interesów pierwszorzędnych się zrobiły pierwszorzędne. Tak? I zaczęły coraz bardziej dominować i one są realne, to nie są żadne fobie. To są sprzeczności jak najbardziej realne, wynikające i ze stosunku do Stanów Zjednoczonych, antyamerykanizm jest w Niemczech wyborczo opłacalny, i ze stosunku do Rosji, i oczywiście z odmienności zależy jeszcze w jakiej epoce w Polsce, tak, kto rządzi, jaka jest barwa polityczna obozu rządowego, to są kwestie stosunku do, nie do Unii Europejskiej, tylko do obecnego modelu integracji europejskiej. Mam wrażenie, że nie tylko Niemcy zresztą usiłują narzucić nam pogląd, że w demokracji nie ma opozycji. Także albo wszyscy się zgadzamy z obecnym poglądem na temat tego, jak powinien być prowadzony proces integracji europejskiej, albo jesteśmy wrogami integracji europejskiej. Nie, w każdej demokracji istnieją tacy, którzy uważają, że państwo powinno być rządzone w ten sposób, a opozycja uważa, że w inny sposób, z czego nie wynika, że opozycja jest wrogiem państwa. Podobnie proces integracji europejskiej może być prowadzony w ten sposób, w jaki jest obecnie prowadzony, a inni zwolennicy integracji europejskiej mogą uważać, że nie, że powinien być prowadzony w inny sposób, z czego nie wynika, że są wrogami integracji europejskiej, ale tak są traktowani. I myślę, że ten element również pewnego rysu kulturowego Niemców, z którego zresztą śmieją się także Amerykanie. Tu anegdotę powiem, że jak powiedziałem kiedyś to oficerowi emerytowanemu armii amerykańskiej, że Niemcy uważają, że jak coś przeanalizują, przemyślą głęboko, zbadają solidnie po niemiecku naukowo i dojdą do jakichś wniosków, to tylko barbarzyńcy nie podążą za ich światłymi wskazaniami, bo oni na pewno mają rację. A tak się nie da współpracować. Na co oficer się roześmiał i powiedział, tak, ma pan rację, pamiętam takie manewry natowskie jeszcze w czasach zimnej wojny, kiedy generał amerykański stawiał zadania innym oficerom i powiedział do oficera niemieckiego, na odcinku obrony trzymanym przez oddziały niemieckie
obrona została przerwana. Proszę zaplanować kontrakcję. Na co oficer niemiecki odpowiedział, obrona niemiecka została zaplanowana w sposób perfekcyjny i niemożliwe, żeby została przerwana. I odmówił wykonania rozkazu. Więc to pokazuje nam pewną trudność we współpracy, niezdolność do przyjęcia do wiadomości, że może niekoniecznie zawsze masz rację i może ci inni też mają czasem rację. Warto przyjąć to do wiadomości i przemyśleć, tym bardziej jeśli mają swoje długie doświadczenia. Sądzę również, że z naszego punktu widzenia trzeba by też promować historycznie prawdziwą tezę, że to my jesteśmy starą demokracją. To my mamy Sejm od kilkuset lat. To my mogliśmy powiedzieć, że Rzeczpospolita jest własnością obywateli, a nie takiego czy innego monarchy w 300 państewkach Rzeszy Niemieckiej, które nie miały poczucia obywatelskości swoich poddanych. I że te tradycje są u nas znacznie dłuższe, zresztą notabene także na Węgrzech. Ten brak zrozumienia, czym jest w istocie tradycja obywatelskości i bardzo silne tradycje centralistyczno-biurokratyczne. Centralistyczne w rozumieniu państwa, nie w rozumieniu całej konglomeracji państwewek, bo oczywiście Niemcy dziś są federalne, nie są centralistyczne, przez wieki były Rzeszą, więc ta decentralizacja w sensie heimatów istnieje, ale sama natura państwa jest centralistyczna, jest biurokratyczna, jest od władcy do dołu, a nie od dołu do władz publicznych. To samo zresztą we Francji, tak? To trochę innym modelu. Więc ten element odmienności kultury politycznej myślę, że istotnie waży na naszych relacjach. Także to, że sądzę, że Polacy w ogóle znacznie więcej przeciętni, nie mówię o ekspertach rządowych, tak? O think tankach, o specjalistach, o sztabach, które planują politykę, ale o wyborcach, o obywatelach. Polacy zwykle znacznie więcej wiedzą o Niemcach niż Niemcy o Polakach. I to dotyczy zresztą w ogóle Zachodu. Tak? My więcej wiemy o Zachodzie niż Zachód o nas. To dotyczy także procesu kształcenia elit. W Polsce na uniwersytetach studiowana jest historia i polityka niemiecka jako element historii i polityki powszechnej. Natomiast poza katedrami studiów slawistycznych, zresztą dominują studia rosyjskie, na Zachodzie, w tym w Niemczech, nie jest studiowana, nie są case studies z historii Polski. To są rzeczy zupełnie nieznane szerszej publiczności na takim poziomie, powiedzmy, maturalnym już. Tak? W Polsce na poziomie maturalnym egzaminuje studentów, to wiem, że aż tak dobrze nie jest, ale przynajmniej teoretycznie powinno to być znane. Tak? To wchodzi w zakres programu szkolnego przynajmniej, jako kanon pewnego wykształcenia inteligenta na poziomie szkoły średniej. Historia Niemiec, wojny religijne, reformacja, Luther i tak dalej, tego wszystkiego w drugą stronę nie ma. W związku z czym pewnego zrozumienia dziedzictwa kulturowego naszego regionu, i to nie tylko Polski dotyczy, całego regionu, tam nie ma i to jest, myślę, istotna przeszkoda. Z drugiej strony istotna jest także znajomość języka niemieckiego przez Polaków. To nie działa też w drugą stronę, że Niemcy znają język polski tak powszechnie, czy w tak powszechny sposób, jak Polacy język niemiecki. Panie profesorze, przejdę do tego elementu, o którym pan wspomniał, czyli do tych strategicznych celów, które już minęły, powiedzmy, w relacjach polsko-niemieckich, a pozwolę sobie użyć takiego sformułowania, że pojawiły się strategiczne rozbieżności. Bo z jednej strony, patrząc na aktualny stan stosunków polsko-niemieckich, nie trudno oprzeć się wrażeniu takiej pewnej dychotomii. W zakresie gospodarczym ta współpraca i ta symbioza gospodarcza jest właściwie imponująca. Tak? Polska jest trzecim największym eksporterem do Niemiec, rozwój niemieckich koncernów jest zależny od polskich dostawców, do tego dochodzi także współpraca samorządów przygranicznych. Ale pojawia się ta lista tego protokołu rozbieżności z tych strategicznych różnic. A tutaj mam na myśli oczywiście sprawę Nord Stream 2, powtarzaną już od paru ładnych lat. Tak naprawdę ta debata publiczna, debata międzynarodowa się toczy. Oprócz tego niedawno także sprzeciw Niemiec wobec programu polskiej energetyki jądrowej. A to wszystko, te dwa elementy, o których wspomniałem, są ściśle powiązane z niemieckim programem Energiewende, czyli transformacji energetycznej Niemiec opartej tutaj na rosyjskim gazie, ale także na odnawialnych źródłach energii, a do tego niedawna sytuacja, czyli próba przeforsowania niemiecko-francuskiego pomysłu szczytu Unia Europejska-Rosja jako resetu w relacjach ze wschodnim sąsiadem. No i pojawia się tutaj pytanie, panie
profesorze, no to co czeka relacje, co czeka współpracę warszawsko-berlińską, polsko-niemiecką w takim układzie? Myślę, że czeka nas niestety okres tarć i wstrząsów do momentu, kiedy Niemcy uznają, że jest inaczej niż im się zdaje. Są przyzwyczajeni do albo nieistnienia Polski jako podmiotu, bo byliśmy podporządkowani Moskwie, albo do Polski tak słabej, że w zasadzie oczekującej instrukcji do wykonania, a nie stawiającej jakieś własne projekty. Takim projektem też przecież źle przyjętym był, czy jest, było Trójmorze. No, po 2017 roku Niemcy zmieniły podejście do tego, przynajmniej oficjalnie do tego projektu, po tym jak prezydent Trump je poparł. Ale proszę zwrócić uwagę też na rozbieżność oglądu Trumpa w Polsce i w Niemczech. Tak? To też nie wynikało przecież z jakichś sentymentów. Tak? To polityka nie polega na uczuciowości. Natomiast tak, ja bym potwierdził to, co pan powiedział, jeszcze uzupełnił to licznymi przykładami, mniej czy bardziej znanymi polskiej opinii publicznej, przecież nie tylko Nord Stream 2, ale Nord Stream 1 najpierw. Mało znana szerszej opinii publicznej historia budowy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych dla Armii Rosyjskiej przez niemiecki Rheinmetall w Mulinie pod Nowogrodem Niżnym w latach 2011-2014, kiedy transfer technologii Bundeswehry do Armii Rosyjskiej. Jeszcze mniej znane historie z lat 2003-2005, kiedy Niemcy forsowały, nie tylko Niemcy, także Francuzi, forsowali tak zwane cztery wspólne przestrzenie Unia Europejska-Rosja, w tym wspólna przestrzeń bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego. Na szczęście skończyło się to dowcipem krążącym po korytarzach Parlamentu Europejskiego, który dobrze brzmi w języku angielskim: the characteristic of space is vacuum, czyli cechą charakterystyczną przestrzeni, w tym rozumieniu również podjęta przestrzeni kosmicznej, jest próżnia, bo rzeczywiście nie dało się niczym konkretnym wypełnić tych deklaracji o wspólnych przestrzeniach, ale proszę sobie wyobrazić, jak Estończyk słuchał z ciarkami na plecach, że ma żyć w wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa z Rosją, znowu, tak, ledwo co się wyrwał. To samo działało i na Litwinów, i na Łotyszy, i na nas. Jakoś to tolerowaliśmy. Później mieliśmy partnerstwo dla modernizacji w epoce Miedwiediewa. Niemcy sobie wyobrazili, że Rosja będzie się modernizowała na wzór europejski, będzie takim dużym państwem akcesyjnym, czyli przyjmować będzie wzorce europejskie bez perspektywy akcesji. Skończyło się na modernizacji armii rosyjskiej. Cóż za zaskoczenie. No. Do czego Rosjanie chcieli wykorzystać europejską pomoc techniczną, do jakiej modernizacji wojskowej? No, kto by się spodziewał, prawda? No to trzeba było się nas zapytać. To byśmy powiedzieli, że tak się skończy. I tego typu rzeczy rzeczywiście od dłuższego, jeszcze korupcja, tak? Korupcja rosyjska w Niemczech. Schröder jest jej symbolem, ale przecież nie tylko. Zresztą w ogóle dotyczy Unii. Mamy dwóch kanclerzy Austrii, minister spraw zagranicznych Austrii, ten, co tańczyła z Putinem na weselu. Mamy teraz premiera Francji byłego. Tak i tak dalej. To jest dosyć dramatyczne z naszego punktu widzenia i te ciągłe udawanie, że się nic nie dzieje. Także będzie, no trochę tam się jakiś lip service zrobi. Posłanie Borrella do Moskwy tu było dobrym przykładem. Mamy szczyt sprawy Nawalnego, a tymczasem Unia Europejska wysyła swojego szefa dyplomacji na spotkanie z Ławrowem ze znanym skutkiem. Dlaczego? Dlatego, że był to moment kryzysu przejęcia władzy w Stanach Zjednoczonych. Waszyngton był sparaliżowany tym kryzysem. Niemcy chcieli zdążyć i z porozumieniem Unia Europejska-Chiny, i z porozumieniem z Rosją, zanim Amerykanie cokolwiek zrobią. I to jednocześnie pokazuje miejsce relacji transatlantyckich w polityce zagranicznej Niemiec, drastycznie odmienne niż w polityce zagranicznej Polski. Heiko Maas parę tygodni temu, niemiecki minister spraw zagranicznych, odmówił sprzedaży broni Ukrainie. Co to oznacza? To jest gest w stosunku do Rosji zachęcający do agresji. W 2008 roku w kwietniu Niemcy i Francja sparaliżowały plan amerykański poparty przez Polskę, Rumunię i Litwę nadania Membership Action Plan Gruzji i Ukrainie, co się skończyło rosyjskim uderzeniem na Gruzję. Było powiedzeniem Rosjanom: możecie uderzać, nie będziemy się wtrącać.
I cała taka seria była podobnie mało znana historia dokumentu z Sally Selke z 99 roku prezydencji fińskiej, która zapytała się o granice rozszerzania Unii Europejskiej, na co Niemcy i Francja odpowiedziały, że Ukraina, Mołdawia to nie, bo to by izolowało Rosję. Mieliśmy sytuację, nie wiem czy pamiętaną jeszcze przez polską opinię publiczną, rosyjskiego embarga na polskie produkty rolne nałożonego po pierwszym Majdanie. Przez półtora roku czekaliśmy, żeby Komisja Europejska się tym zajęła, choć przecież handel zagraniczny jest wyłączną kompetencją Komisji Europejskiej. Rząd państwa członkowskiego nie może nałożyć kontrembarga na podmiot zagraniczny, bo embargo musiało być egzekwowane na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, które z tego punktu widzenia zarządzane są jako granice jednolitego rynku europejskiego przez Komisję Europejską. Nie ma rynku polskiego, jest rynek europejski. Nie ma mięsa polskiego, jest mięso europejskie wyprodukowane w Polsce. Taka jest jego klasyfikacja prawna w relacjach, kiedy jest sprzedawane do Rosji. Jeśli Rosja nakłada na niego embargo, to Komisja Europejska ma obowiązek reagować. Nie reagowała, ponieważ Niemcy chcieli podpisać porozumienie o partnerstwie i współpracy z Rosją w czasie swojej prezydencji w 1999 roku. I dopiero polskie weto, Komisja Europejska nie dostała mandatu, który musi być przydzielony jednomyślnie, udzielony jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie, nie dostała mandatu na negocjacje PCA. I wtedy kanclerz Merkel na spotkaniu z Putinem na szczycie Unia Europejska-Rosja w Samarze musiała zająć stanowisko Polski. Bo nie mogła, nawet Francuzi nie mogli udawać, że polityka rolna nie jest polityką unijną. Nie da się. Więc Rosjanie fatalnie wybrali dla siebie, fatalnie dla nas dobrze, pole bitwy, bo politykę rolną i ją przegrali. Ale żeby uruchomić mechanizmy unijne, musieliśmy wejść w konflikt polityczny z Niemcami. Mówiono nam, że Polska wzięła Unię Europejską jako zakładnika swoich relacji z Rosją. No po to jest Unia Europejska. Nie żeby miała dobre relacje z Rosją, tylko żeby broniła interesów swych państw członkowskich. W związku z czym, jak widać, te ostatnie spory, o których pan wspomniał słusznie, czyli zablokowanie przez Polskę i państwa bałtyckie pomysłu zaproszenia Putina teraz na szczyt Unia Europejska-Rosja przy manewrach rosyjskich wokół granic ukraińskich, przy sprawie Nawalnego, przy świeżo ujawnionej kwestii wysadzenia magazynów amunicji na terytorium Czech i Bułgarii. Przy atakach, w marcu były ataki na hakerskie, cybernetyczne, na Bundestag i parlamenty w Landach. Nie szkodzi, nie szkodzi. Zapraszamy. Będziemy rozmawiali z Putinem. O czym? O Nord Streamie? Więc to rzeczywiście będzie narastało, dopóki albo nastąpi starcie głębokie, albo Niemcy się nauczą, że jest inaczej niż im się zdaje, że Europą Środkową nie zarządzają Rosjanie z Niemcami. Zarządzają nią Polacy, Ukraińcy, każdy w swojej skali, tak? Litwini, Łotysze, Rumuni. Nie jest tak, że co się ustali między Moskwą a Berlinem będzie tu wykonywane. Nie będzie. Braliśmy, panie profesorze, może niektórzy powiedzieli, dużą łyżkę dziegciu tutaj na ten relacja, może to po prostu realizmu tego, jak sytuacja wygląda. Więc podsumowując i wracając trochę do tej rocznicy traktatu, w ogóle sam... Przepraszam, tak? Jeszcze jedno, bo pan tu bardzo ciekawy wątek poruszył wcześniej o znaczeniu rynku polskiego. Tak, Polska jako trzeci rynek zbytu dla Niemiec. Grupa Wyszehradzka jest największym na świecie rynkiem zbytu dla Niemiec. Niemcy sprzedają do Polski, Czech, Słowacji i Węgier więcej niż do Stanów Zjednoczonych, więcej niż do Chin, a Rosja to w ogóle jest daleko dalej. Żeby to też wyjaśnić naszym widzom, rynek to nie jest terytorium ani liczba ludności. To jest siła nabywcza i warunki handlowania. Kiedy to tłumaczę moim studentom, wszystkich się pytam, kto z państwa jako biznesmen czy bizneswoman chciałby bronić interesu swojej firmy przed sądami Federacji Rosyjskiej? Nie znalazłem ochotników. Każdy wolałby przed sądami Republiki Czeskiej. I dlatego Czechy są lepszym rynkiem dla Polski niż Rosja. A dodajmy do tego koszty transportu, a ryzyko polityczne, a Rosja coś zrobi i nałożą na nią sankcje, nie będzie wolno handlować ani jeździć, tak? Albo Rosja nałoży, albo będzie ryzyko kryminalne, jacyś rakieterzy nas zrabują. W Czechach tego nie ma. Tak? Czy na Węgrzech, czy w Słowacji. I stąd ta różnica, pomimo że Czechów jest 10 milionów, a Rosjan, czy obywateli Federacji Rosyjskiej 140,
to my jesteśmy lepszym rynkiem niż Rosja. Ale to można pokazać na seminarium akademickim. A na wiecu wyborczym, trzeba mówić wyborcom niemieckim na przykład, zdobędziemy dla nas, dla was, co, rynek Grupy Wyszehradzkiej? Nie, wielki rynek rosyjski dla was zdobędziemy. Mało tego, zdobędziemy dla nas wielki rynek chiński. Przecież w Chinach nie ma 1,3 miliarda konsumentów. Tak? To są wyspy bogactwa. Realnie rynek chiński liczy około 60 milionów konsumentów. Więc jest rozmiaru rynku włoskiego. Ale wiecowo-wyborczo liczy 1,3 miliarda. Więc czym innym jest rzeczywistość, taka ekonomiczna, policzalna, a czym innym wyobrażenie o tej rzeczywistości w życiu politycznym, wobec którego to wyobrażenia powszechnego, tu podam jeszcze jeden przykład. Niemieckiego dążenia do twardej polityki wizowej grupy Schengen w obronie przed nielegalną imigracją. Dlaczego? Dlatego, że elektorat sobie tego życzy, bo nie rozumie, że nielegalni imigranci nie występują o wizy. To jest niby oczywiste, prawda? Jak się chwilę zastanowimy, to wiemy, że oni nie występują o wizy. Oni się przekradają przez zieloną granicę. I przed nielegalnymi imigrantami twarda reguła wizowa nie jest żadnym zabezpieczeniem. Ale skoro elektorat sobie życzy, no to jak ktoś chce wygrać wybory, to musi elektoratowi zapewnić twardą politykę wizową. I tu jest podobnie. Właśnie pewne niedocenianie znaczenia gospodarczego Polski nie przez ekspertów ekonomicznych, tylko w ramach polityki, gry politycznej na wewnątrz niemieckiej scenie politycznej właśnie z uwagi na potrzeby wiecowe, to znaczy lepiej jest powiedzieć, będziemy dbali o to, żeby pieniądze naszych podatników nie finansowały tych konserwatywnych, wstecznych, podłych reżimów z Polski, z Węgier. Ostatnio doszło i Rumunia, prawda, odmówiła wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego? No, to jest mruganie okiem do wyborcy i mówienie mu, wasze pieniądze nie będą odpływały na wschód. Pretekst jest drugorzędny, mogą nie odpływać pod tym pretekstem, że klimatycznych norm nie dopełniają tamci, albo że są właśnie wsteczni, albo jeszcze, wszystko jedno, albo że budżetu nie trzymają, to zależy jakie kraje, prawda? Polska akurat ma dobre wskaźniki budżetowe, więc nie można powiedzieć, że z powodu dyscypliny budżetowej nie będziemy dawać, bo musimy tu stworzyć system nadzoru i kontroli, no to mamy inne kwestie. To jest populistyczne w istocie schlebianie tym nastrojom wyborczym, które żądają, a jest takie hasło nie tylko w Niemczech, jest w Holandii, jest w Skandynawii, skończenia z Unią Transferową. Zresztą widać też w propagandzie niemieckiej skierowanej na Polskę, która nas przekonuje, że wszelkie transfery finansów z budżetu Unii Europejskiej są działalnością charytatywną. Także oni nam dają pieniądze, my traktujemy Unię jak bankomat, bierzemy pieniądze i nic w zamian nie dajemy. No jak to nie dajemy? Dajemy 1 milion miejsc pracy w Niemczech. Jak powiedziałem, jest to rekompensata za nieograniczone wystawienie się na konkurencję silniejszych gospodarek. Urodą integracji europejskiej jest to, że jest ona obopólnie korzystna. Nikt tu nikomu łaski nie robi. My otwieramy rynek, a oni rekompensują nam z tego tytułu straty transferem funduszy, które i tak jako pieniądze wracają przez zakupy, gdzie? No przecież u nich, tak? Nie pamiętam w tej chwili, ileś tam eurocentów, pewnie około 80, wraca z każdego transferu, wraca z powrotem do tych, którzy to wydają jako ich zysk z handlu z naszym regionem, czy z usług. A tymczasem ukazuje się to jako no, wielką łaskę, którą się wyrządza temu regionowi, za co powinien być dozgonnie wdzięczny. Jeszcze chcieliby za to wykupić wszelkie usługi, na przykład również przyjęcie imigrantów. Proszę zwrócić uwagę, że było de facto żądaniem ulżenia w ciężarach socjalnych i finansowych utrzymywania nielegalnych imigrantów, którzy już byli zupełnie bezpieczni. Przecież nie chodziło o wyławianie ich z łódek na wzburzonych morzach, falach Morza Śródziemnego, tylko o podjęcie ich z obozów uchodźców, gdzie byli absolutnie bezpieczni. A szantażowano nas tym, że to jest łamanie chrześcijańskiego podejścia, nie chcemy ocalić życia ludzi i tak dalej. Oni już dawno byli ocaleni, nie o to nas proszono. Proszono nas o udział finansowy w tych ciężarach, pomimo że my dopełnialiśmy reguł, a na dodatek jeszcze wymyślano, to też przecież jeden z elementów sporu z Polski z Niemcami,
wymyślono, że mają być przymusowo do Polski wysyłani, nie w sensie przymuszania Polski, w tym sensie, że oni nie chcieli do Polski. Polska miała być miejscem zesłania ludzi, którzy chcieli zupełnie gdzie indziej, do Niemiec albo do Szwecji. Bardzo przepraszam, ale Polska nigdy nie będzie Syberią dla nikogo. Nigdy nikogo tu nie będą przymusowo zsyłać, skoro on tu nie chce mieszkać. Tak? Inny wymiar tego wszystkiego. Powiedziano nam, za każdego przyjętego dostaniecie wsparcie 7 tysięcy z hakiem euro, a za nieprzyjętego karę 250 tysięcy, bo to są koszty utrzymania. No to które koszty utrzymania są prawdziwe i proszę to wyjaśnić naszym wyborcom. 7 tysięcy czy 250 tysięcy? Bo jak przyjmujemy, to dostajemy 7 tysięcy na jego utrzymanie, a jak odmawiamy, to na jego utrzymanie płacimy 250 tysięcy. Któraś kalkulacja jest błędna. I tego typu gry no, wytwarzają pewną nieufność, no i pokazują narastające w tym wszystkim poczucie, że to nie jest równorzędnie traktowane, podobnie przez systemem prawnym. Mamy decyzję Trybunału z Karlsruhe o wyższości konstytucji niemieckiej nad ustawodawstwem unijnym, ale Polska ma wykonywać. Polska konstytucja nie jest wyższa. Mamy decyzję, żeby nie ustawiać tego wyłącznie w kontekście polsko-niemieckim. Taką samą decyzję podjęła Rada Państwa we Francji, czyli wcześniejszy Sąd Najwyższy w Hiszpanii podobną decyzję podjął, ale Polsce i Rumunii nie wolno. Więc to przekształcanie Unii, która była przed traktatem lizbońskim, to też kolejny element sporu. Jak wchodziliśmy do Unii, to Polska miała 2 głosy mniej od Niemiec. Tak? My mieliśmy 27, a oni 29. Teraz, kiedy mamy proporcje ludnościowe, my mamy 38 milionów, oni 82. Nie mamy połowy tej siły głosu, co Niemcy, a poprzednio mieliśmy prawie tyle samo. To wszystko jest, pokazuje, jak bardzo zmieniły się traktaty od tamtego czasu. I to na naszą niekorzyść. Spory będą narastać za tym. Tak, spory będą narastać, tak jak mówię, ten protokół rozbieżności jest coraz szerszy, a brak rozwiązań, które byłyby satysfakcjonujące dla jednej, jak i dla drugiej strony. Ale spróbujmy, panie profesorze, podsumować. Czy pana zdaniem polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy spełnił swoje oczekiwania? Jaka płynie z niego dla obecnych, jak i też przyszłych elit politycznych w Polsce i w Niemczech nauka? Myślę, że w momencie podpisywania i latach bezpośrednio później spełnił. W obszarach, o których mówiliśmy, z tą mniejszością na czele nie spełnił. Co do przyszłości, relacje wzajemne nie zależą od traktatów, odwrotnie, traktaty zależą od relacji wzajemnych. I sądzę, że przy zachowaniu zdrowego rozsądku po obu stronach musimy po pierwsze uznać, że pogłębianie rozbieżności polsko-niemieckich nie leży ani w interesie Polski, ani w interesie Niemiec, że obie strony na tym stracą, tyle że muszą to uznać również obie strony, a nie tylko jedna. I stroną ofensywną w zakresie pogarszania tych relacji są Niemcy, nie Polska. To Niemcy stawiają rozmaite żądania pod adresem Polski, których Polska nigdy w życiu nie stawiałaby pod adresem Niemiec. Tak? Nas nie interesuje to, co się, jakie są regulacje, nie interesuje w sensie politycznym. Tak? Akademickim nas może interesować to, co się dzieje na wewnątrz niemieckiej scenie politycznej. Jeśli są w Polsce komentarze dotyczące na przykład swobody mediów niemieckich, no to one są odpowiedzią na temat komentarzy niemieckich, a nie odwrotnie. Ta słynna historia z Sylwestrem w Kolonii sprzed paru lat i brakiem relacji w mediach wiele nam mówi o tym. Mamy również skalę własności w Polsce rozmaitych mediów należących do właścicieli niemieckich czy generalnie zachodnich, nie tylko mediów, bo to dotyczy sieci handlowych i rozmaitych innych kwestii bankowych, która w systemach politycznych państw Starej Unii, w tym w Niemczech, nigdy nie byłaby tolerowana, gdyby w rękach nie niemieckich czy nie francuskich był taki procent udziałów własnościowych, tak strategicznie ważnych elementów życia publicznego. Uważano by to za skandal i na pewno do tego nie dopuszczono. U nas, kiedy usiłuje się to zredukować, przecież też nie do zera, tylko jakoś proporcje lepsze przywrócić,
jest to przedmiotem zaciekłego sporu. Czemu się trudno dziwić, bo to jest oczywiście uderzenie w interesy niemieckie, które w tym przypadku są rozbieżne z polskimi. No ale to właśnie trzeba sobie zdawać sprawę z tej rozbieżności, z faktu, że zawsze tak jest, że każdy broni swoich interesów, że ta obrona interesów jest, czy ma charakter konfliktowy, jeśli interesy są sprzeczne. Po zapadnięciu rozstrzygnięć przedmioty sporu przestaną być przedmiotami sporu, bo spór zostanie rozstrzygnięty i to kiedyś nastąpi. Nie będziemy się o to do końca świata spierać. W związku z czym, kiedy, że tak powiem, sytuacja się wyjaśni nawzajem co do potencjałów obu stron, co do tego, co kto może, a czego nie może, u jednego i u drugiego, tak? Co Niemcy mogą, a czego jednak nie mogą w Polsce. No to jak się już przyzwyczają do tego, czego nie mogą, no to sytuacja, że tam wzajemne relacje się, mam nadzieję, nieco uspokoją, ale to będzie proces bolesny i jeszcze jakiś czas potrwa. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Widać, że ten traktat był tylko tak naprawdę tłem, bo rozmawialiśmy szeroko o relacjach też polsko-niemieckich, ale nie dało się tego uniknąć, bo ten traktat był tylko tutaj pewnym punktem wyjścia. Będziemy obserwować sytuację w relacjach polsko-niemieckich, a to także między innymi dlatego, że w Niemczech zbliżają się wybory, które już 26 września tego roku i wiemy to już na pewno, że kanclerz Merkel kanclerzem przestanie być. Więc to jest dla nas... A jeszcze jedną rzecz dodam co do wyborów. Proszę. My nie wiemy, jak będzie teraz, ale poprzednie wybory pokazały nam po raz pierwszy od 1949 roku Niemcom stworzenie rządu zajęło ponad pół roku. To jest objaw postępującego kryzysu w ogóle, bo proszę zwrócić uwagę, że w 2017 roku załamała się scena polityczna Francji. Starych partii prawie nie ma, są dwie nowe. W 18 scena polityczna Niemiec, przepraszam, Włoch, a w 19 mieliśmy właśnie te wybory, po których rząd niemiecki tworzono pół roku, więcej niż pół roku. Sytuacja bez precedensu. Będzie wymiana tych tak zwanych partii ludowych, czyli Volkspartei, przynajmniej SPD zdaje się dożywać swoich dni pod ciosami zielonych. I to jest zmiana, której od kilkudziesięciu lat nie obserwowaliśmy i trudno przewidzieć w tej chwili jej skutki. Więc ta stabilna od dawna scena polityczna Niemiec, gdzie w zasadzie programy się niewiele różniły, państwo tak czy inaczej szło w tym samym kierunku, nabiera dynamiki i to też jest element dosyć nie tak dynamiczny jak we Francji czy we Włoszech, tak? Inny temperament, to w Niemczech będzie znacznie wolniej, no ale jednak inaczej niż w poprzednich dekadach i to będzie bardzo ważki fragment rzeczywistości oddziałujący także na relacje polsko-niemieckie. Obyś żył w ciekawych czasach, jak to mówią, my żyjemy w tych ciekawych czasach. Panie profesorze, bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Być może będziemy mieli okazję w przyszłości nawet porozmawiać o sytuacji w Niemczech już po wyborach. Ja tylko Państwu przypomnę, że rozmowa odbyła się w ramach cyklu online. Odsyłam do mediów społecznościowych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Łodzi. I jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.